Dzisiaj mamy już okazję podsumować całość akcji związanej ze Szkołą Bezpiecznej Jazdy. Tutaj oczywiście dzisiaj mocny nacisk był postawiony na to, na podziękowania związane właśnie ze szkoleniem, z zajęciami dotyczącymi ratowania życia na drodze, udzielania pierwszej pomocy. Kto był gościem, kto te podziękowania otrzymał i 12 osób uzyskało znaczący bardzo tytuł osoby, która potrafi i umie i chce, bo to też najważniejsze, odwaga, ratować życie na drodze. Tak, rozwijamy tę akcję, bo około 1/3 ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych przeżyłaby, gdyby pomoc rozpoczęła się wcześniej niż ona rzeczywiście się rozpoczęła. A to wynika z tego, że pogotowie przyjeżdża bardzo często, jeśli ktoś jest w śmierci klinicznej, za późno. Ten, co jest na miejscu wypadku, na miejscu zdarzenia, ma szansę po prostu wykonania podstawowych czynności. Nie są one zbyt skomplikowane, a jednak mogą po prostu przywrócić człowieka do życia, czyli krótko mówiąc zreanimować. Kto otrzymał podziękowania? A więc dzisiaj podziękowania specjalne otrzymali ci, którzy wspomagali nasze szkolenie, nasz kurs. Krótko mówiąc, ratownik medyczny Bialskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Andrzej Pomorski i funkcjonariusz Bialskiego Wydziału Służby Ruchu Drogowego Ireneusz Trochimiuk. Oni po prostu od strony swojej firmy, swojego jak gdyby ukierunkowania i zawodu, no bo jednak i policjant Służby Ruchu Drogowego i ratownik medyczny to powinni znać i na pewno wiedzą, znają te zasady działania na miejscu zdarzenia. A my przeszkoliliśmy 12 ratowników drogowych, którzy są z Automobil Klubu Bialsko-Podlaskiego. 12 ratowników drogowych, z tego 7 z Klubu Motocyklowego Grom, a 5 z Automobil Klubu Bialsko-Podlaskiego. Na tym koniec dzisiaj jeszcze jedziecie na lotnisko. Dzisiejsza impreza jest wpleciona w Szkołę Bezpiecznej Jazdy. Uczestnicy Szkoły Bezpiecznej Jazdy mieli już tematykę ratownictwa drogowego, a teraz zobaczyli, jak ratownictwo drogowe tworzy się w praktyce, jaki jest finał tego wszystkiego i zobaczyli tych, na których mogą liczyć na drogach i nie tylko na drogach w przypadku jakiegoś nieszczęścia.